Zdecydowanie tak, takie zakupy byłyby czystą przyjemnością. No, być może mój kolejny gość robi zakupy w Londynie. Pan Arkadiusz Świerczewski, prezes spółki Iplex S.A. Witam, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, robi pan zakupy w Londynie? Bardzo często. Szczerze mówiąc, dziwi mnie zawsze, że w Polsce te same rzeczy kupujemy drożej i w gorszym wydaniu. No niestety o wiele drożej, musimy to stwierdzić, że Londyn akurat pod tym kątem nas zdecydowanie wyprzedza, tam zakupy rzeczywiście są przyjemnością, bo te rzeczy są o wiele tańsze, ale proszę Państwa, przejdźmy do meritum. Spółka Iplex S.A., której pan Arkadiusz jest prezesem, wkrótce będzie debiutować na rynku New Connect, prawda? Tak na razie przewidziany jest drugi kwartał, ale jeszcze nie wiadomo, czy początek, czy koniec. Tak naprawdę raczej początek. Spodziewamy się debiutu w okolicach maja, w zależności od tego, jak szybko poprowadzimy cały proces, ale wiemy z doświadczenia, że współpraca z giełdą papierów wartościowych jest efektywna, więc spodziewamy się, że stanie się to szybko. Jest wiosna, dobry czas na nowe, ciekawe inwestycje. Miejmy nadzieję, że będzie zielono, no bo dzisiaj mamy akurat debiutanta, spółka Modę, no jak widać, ten debiut nie jest udany, spółka spada o 24%. Iplex S.A. chce pozyskać 15 milionów złotych, prawda, z debiutu. Tak się zastanawiam, czy już, no jeśli debiut ma być na początku maja, czy już jest zainteresowanie akcjami od potencjalnych inwestorów? Tak, zdecydowanie tak. Raczej wyszliśmy z tego, że najpierw było zainteresowanie inwestorów i zastanawialiśmy się, jaką drogą podążyć. Sektor, w którym Iplex działa, jest, porównałbym do odkrycia takiego nowego złoża ropy. Mianowicie rzadko zdarza się, że jakaś technologiczna zmiana powoduje transformację całego sektora gospodarki. Natomiast to, co się dzieje teraz z internetem i z wideo w internecie, powoduje taką zmianę sektora mediów. W związku z tym to zainteresowanie inwestorów tym sektorem na świecie jest olbrzymie. To również przekłada się na Polskę i dlatego wybraliśmy drogę publiczną, ponieważ kiedy mówimy o mediach, o dużych mediach, mówimy też o dużych pieniądzach, a giełda jest naturalnym środowiskiem, żeby pozyskiwać finansowanie na rozwój takich przedsięwzięć. Zdecydowanie tak, a jeśli pan już mówi o tych tendencjach, spodziewa się pan, że w najbliższych latach, no może będzie to kilkanaście lat, no bo to z pewnością nie będzie to tak szybko, spodziewa się pan, że internet zastąpi taką tradycyjną telewizję i oglądanie filmów? To się już dzieje, to znaczy nie spodziewam się, że to będzie kilkanaście lat, spodziewam się, że to będzie kilka lat. Nie mówimy o zastępowaniu, ale jest to wynalazek podobny do lotnictwa, to znaczy w momencie wprowadzenia masowych usług turystyki lotniczej czy podróżowania samolotami, mało kto przemierza całą Europę samochodem. Podobnie tutaj, korzystanie z VOD jest dużo efektywniejsze, ciekawsze, ma dużo więcej możliwości niż oglądanie telewizji transmitowane z nadajnika, w związku z tym zwłaszcza nadchodzące pokolenia przyjmują to jako domyślny sposób konsumpcji mediów. Tylko problem polega na tym, jeśli chodzi o oglądanie filmów w internecie, że bardzo często te strony internetowe, te portale, które akurat udzielają tego typu treści, no niestety te filmy nie są aż tak dobrej jakości. Jeśli chodzi o Iplex S.A., to skąd wybierzecie swoje tytuły? No bo macie w bibliotece około 2,5 tysiąca tytułów już. Tak, Iplex jest agregatorem treści z prawdziwego zdarzenia. Mamy ponad 30 umów ze wszystkimi praktycznie dystrybutorami w Polsce, z wieloma zagranicznymi. To, że jesteśmy spółką niezależną, daje nam pewną przewagę konkurencyjną, ponieważ jesteśmy postrzegani jako platforma, gdzie wystawiać się może każdy i żaden content nie jest kanibalizowany przez inny. To jest dosyć istotne. Z dużą przyjemnością obserwujemy zainteresowanie dużych studiów filmowych współpracą z nami i stopniowo w miarę dojrzałości rynku otwieramy się na coraz to nowsze, większe, droższe produkcje filmowe. Jest to rynek medialny, w związku z tym dotyczy go takie prawo wielkich liczb. W momencie osiągnięcia masy krytycznej nagle nastąpi gwałtowna zmiana całego tego sektora, kiedy pojawi się tam odpowiednio dużo widzów. Oni przybywają lawinowo. W momencie, kiedy okaże się, że ponad połowa widzów na przykład w Polsce regularnie ogląda VOD i spędza tam więcej czasu niż przed telewizorem, wówczas zainteresowanie zarówno reklamodawców, jak i dostawców kontentu gwałtownie przesunie się w tamtą stronę. Panie prezesie, 1,3 miliona użytkowników w grudniu 2011 roku. To rzeczywiście bardzo dobry wynik. Ja się tak zastanawiam, czy te usługi, które pana firma udziela, to one są płatne?
Nie. Podstawowy biznes, jaki my prowadzimy, jest bezpłatny. Filmy ogląda się stowarzyszeniem reklam, podobnie jak w telewizji, aczkolwiek reklam u nas jest około trzykrotnie mniej. Natomiast staramy się dawać tak zwany fair offer naszym użytkownikom. Jeżeli kogoś reklamy irytują i chciałby z nich zrezygnować, za kilka złotych miesięcznie może się pozbyć tego przykrego obowiązku i cieszyć się kontentem za darmo. Dodatkowo dla takich użytkowników oferujemy usługę subskrypcyjną, która oferuje filmy premium. Natomiast kiedy mówił Pan o 1,3 miliona użytkowników, to muszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie ten sektor w Polsce nie jest jeszcze dobrze mierzony, ponieważ nie ma takich statystyk, które pozwalałyby go porównywać do na przykład konsumpcji telewizji. Przykładowo, kiedy mówimy o 1,3 miliona użytkowników, mówimy o komputerach podłączonych do internetu, ale tak naprawdę z naszych badań wynika, że zwykle to dwie osoby oglądają taki content, więc my szacujemy naszych widzów na około 2 miliony. Panie prezesie, ciekawi mnie jedna kwestia i to bardzo, mianowicie to, że Iplex S.A. współpracuje z Samsungiem i z Panasonicem, tak, jeśli chodzi o telewizory. Czyli ja rozumiem, że kupując telewizory tej marki, jest tam aplikacja bezpośrednio łącząca z Iplex S.A., prawda? Tak, dokładnie tak jest. Szczerze mówiąc, byliśmy pionierem tego typu rozwiązań, przynajmniej w Europie. Panasonic, byliśmy pierwszą firmą, która w Europie zrobiła coś takiego z Panasonikiem i na telewizorach Panasonica weszliśmy na piąte miejsce w Europie w ogóle jako najlepsza aplikacja, co było dużym osiągnięciem. Podążyła za tym współpraca z Samsungiem. Te dwie firmy są liderami rynku, przynajmniej jeżeli chodzi o zasięg, to 80-90% rynku. Telewizory podłączone do internetu to jest właśnie to, co przede wszystkim transformuje ten rynek, ponieważ problemem zawsze było to, że aby oglądać film z internetu, trzeba było palić laptopa czy włączyć jakieś inne urządzenie. Natomiast tutaj mamy telewizor, który jest po prostu w sypialni, włączamy pilotem film, tylko że platformą jego dostarczania już nie jest powietrze, ale kabel. Panie prezesie, chciałem tak w dwóch słowach, żeby pan skomentował. Mianowicie chciałem zapytać, kiedy będzie możliwość już kupienia akcji, jeśli chodzi o Iplex S.A.? Są już jakieś takie terminy? Oferta, którą prowadzimy, to jest ofertą prywatną. W związku z tym jest skierowana do wybranego starannie grona inwestorów. Natomiast w momencie, kiedy pojawią się akcje na parkiecie, oczywiście liczymy na to, że przynajmniej jeden z tych inwestorów będzie chciał troszeczkę sprzedać i indywidualni użytkownicy, którzy się o to dopytują, taką możliwość będą mogli inwestować. Akcje będą w obrocie, rozumiem. Tak. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za wizytę. Arkadiusz Świerczewski, prezes spółki Iplex S.A. był moim oraz państwa gościem. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję.